Witam Was w kolejnym materiale. Jeżeli spodoba się Wam ten materiał lub spodobały Wam się inne materiały, z których korzystaliście z mojego kanału, to zachęcam do postawienia mi wirtualnej kawki. Link macie w opisie. Natomiast dzisiaj skupimy się nie na kawie, niestety, a na równaniu Bernoulliego. I zanim przejdziemy do samego zastosowania równania Bernoulliego, to przejdźmy sobie troszkę do teorii. Czym jest równanie Bernoulliego? Przede wszystkim równanie Bernoulliego jest równaniem energii. Równaniem energii, które zwyczajowo przedstawia się w dwojaki sposób. Albo w postaci ciśnienia, czyli mamy P plus rho V kwadrat przez 2 dodać rho G H równa się konstans, lub P przez rho G dodać V kwadrat przez 2G dodać H równa się konstans. I pierwsza postać równania ma postać ciśnienia, druga postać równania ma postać metrów, tak, jednostką tutaj są metry. Zwróćcie uwagę, że to jest dokładnie to samo równanie podzielone lub pomnożone przez pewną stałą. No i teraz, to równanie to jest, jak już powiedziałem, nic innego niż równanie energii. Równanie energii wewnętrznej, równanie energii kinetycznej i równanie energii potencjalnej. Zastosowanie tego równania jest naprawdę szerokie, natomiast generalnie stosuje się do przepływów, najczęściej zamkniętych, ale nie tylko, tam, gdzie mamy jeden strumień, czyli mamy jakąś tak, strugę płynu i my sobie możemy porównywać tą strugę, czy ten płyn w stanie pierwszym i w stanie drugim. Ja w moich materiałach i tutaj dzisiaj będę posługiwał się tą formą równania Bernoulliego, natomiast czy my będziemy zapisywać to w pierwszej formie, czy w drugiej formie, to nie ma żadnego znaczenia. No i jeżeli tak, to przejdźmy do zadania pierwszego. Mamy pierwsze zadanie. Z dużego otwartego zbiornika wypływa woda przez przewód składający się z dwóch odcinków. Oś przewodu znajduje się w odległości H. Odległość H, tutaj słabo widać, ona jest zaznaczona tutaj na rysuneczku. Od zwierciadła wody w zbiorniku obliczyć prędkość V1, V2 oraz ciśnienie P1, P2 panujące w poszczególnych odcinkach przewodu. Ciśnienie atmosferyczne równa się PA. Przede wszystkim tak. Jeżeli chcemy sobie obliczyć prędkość wypływu, no to musimy założyć, wyjść od równania Bernoulliego. Równanie Bernoulliego zawsze jest takim równaniem, które porównuje sobie dwa stany wody. I w naszym przypadku my będziemy porównywali stan wody, który mamy do czynienia na powierzchni swobodnej naszej cieczy, raz z stanem, który mamy na wypływie z cieczy. Tutaj mamy to jako 2,2 opisane. No i teraz równanie Bernoulliego, ja może jeszcze przypomnę, że to jest ciśnienie, dodać prędkość do kwadratu razy gęstość cieczy przez 2, dodać rho g wysokość i to się musi równać konstans. No i teraz jeżeli mamy to równanie, to zastanówmy się nad tym, jakie parametry wody panują na płaszczyźnie 0,0. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ciśnienie, zwróćmy uwagę, że mamy zaznaczone w równaniu, że jest to ciśnienie atmosferyczne. Jeżeli zaś chodzi o prędkość, to to jest zwierciadło swobodne cieczy. My bardzo często w zadaniach, żeby liczyć je jako zadania ustalone, czyli o stałych parametrach przepływu, przyjmujemy, że zwierciadło swobodne cieczy się nie zmienia, albo inaczej rzecz biorąc, poziom tego zwierciadła swobodnego się nie zmienia, albo inaczej rzecz biorąc, że zmienia się on na tyle wolno w stosunku do wypływu, że jest to pomijalne, czyli prędkość tego zwierciadła swobodnego jest po prostu równa 0. Jeżeli oczywiście tu podstawimy 0, to cała ta energia kinetyczna zwierciadła swobodnego będzie równa 0. No i kolejną rzeczą, którą musimy tutaj dodać, jest energia potencjalna. Jeżeli mówimy o energii potencjalnej, zawsze powinniśmy sobie powiedzieć, względem czego liczymy energię potencjalną. Jeżeli mamy przewód, no to co należy obliczyć, uwzględnić w przewodzie, to jest jego przekrój, czyli jego linia środkowa tak naprawdę. I sobie możemy przyjąć, że właśnie ta linia środkowa przekroju będzie naszą płaszczyzną ekwipotencjalną. Ja to sobie zapiszę tak, czyli jest naszą płaszczyzną zerowego potencjału, czyli przyjmujemy, że na tej wysokości
czy na tej powierzchni potencjał, energia potencjalna jest równa 0. Jeżeli tak, to zwróćmy uwagę, że zwierciadło swobodne znajduje się na wysokości H nad tym poziomem tej powierzchni ekwipotencjalnej, a więc możemy sobie napisać, że to jest dodać ρ g H duże. No i na po drugiej stronie naszego równania Bernoulliego musimy zapisać to, jaka jest energia, czy wartość tej energii, oczywiście wyrażona w ciśnieniu, po stronie wypływu. Jeżeli chodzi o wypływ, no to znowu mamy ciśnienie atmosferyczne, no i mamy jakąś prędkość kinetyczną, energię kinetyczną, czyli jakąś prędkość, czyli w naszym przypadku to będzie ρ V, tu widzimy, że mamy V2 kwadrat przez 2 i dodać energię potencjalną. Zwróćmy sobie uwagę na to, że energię potencjalną w tym miejscu przyjęliśmy jako 0, a więc energia potencjalna w osi przewodu również na potrzeby naszych obliczeń będzie równa 0. No i teraz tak, widzimy, że to ciśnienie równa się 0, a więc możemy sobie zapisać, że ρ g h duże równa się ρ v2 kwadrat przez 2, no i ρ się skróci i z tego możemy sobie wyznaczyć, że v2 to się równa pierwiastek z 2 g h. Czyli mamy policzone V2. Warto sobie tutaj od razu zastanowić się, jakie będzie ciśnienie P2. Jeżeli mamy ciśnienie P2, to ciśnienie P2 panuje w tym przewodzie i oczywiście P2 w całym przewodzie musi się równać tyle samo, ponieważ energia w każdym miejscu musi być taka sama, prędkość jest taka sama, wysokość się nie zmienia, a więc ciśnienie P2 równa się ciśnieniu atmosferycznemu. Ja nawet zapisałem PA, czyli P2 równa się ciśnieniu atmosferycznemu. Jeżeli chodzi natomiast o V1, tak, o prędkość V1, no to musimy sobie tą prędkość policzyć z równania ciągłości cieczy. Równanie ciągłości cieczy mówi nam, że natężenie przepływu Q, czasami zaznaczone jako objętość z kropeczką, czyli zmiana objętości po czasie, równa się pole przekroju razy prędkość średnia i to się równa konstans. I tą wartość chcemy użyć, a więc możemy sobie zapisać, że V2 pi d2 przez 4, czyli mamy prędkość razy pole, równa się V1 razy pi d1 przez 4, pi d1 kwadrat oczywiście przez 4. Mamy równanie V1, V2, pi się skraca, 4 się skraca, a więc z tego mamy V2 d, tu powinno być 2 oczywiście, d2 do kwadratu równa się V1 d1 do kwadratu. No i z tego równania możemy sobie napisać, że V1 to się równa nic innego niż V2 i tu będzie d2 kwadrat przez d1 kwadrat, a więc mamy policzone V1. Pytanie jest natomiast, jakie jest ciśnienie w przekroju jeszcze P1. Żeby to sobie obliczyć, możemy sobie po prostu porównać energię, czyli wyznaczyć równanie Bernoulliego dla na przykład przekroju, tutaj dajmy sobie na to 1, 1, tak, tu było 2, 2, tu mamy 0, 0, to uznajmy, że tu będzie 1, 1 i porównajmy sobie teraz wartość, równanie dla przekroju 0, 0, 1, 1. Wartość tutaj energii dla przekroju 0, 0 mamy, więc to będzie P atmosferyczne plus ρ g h równa się. No i wartość przekroju 1, 1, jeżeli chodzi o energię, no to mamy jakieś ciśnienie pierwsze, dodać ρ v1 kwadrat przez 2, dodać oczywiście energia kinetyczna równa się 0. A więc z tego możemy sobie wyliczyć P1, a P1 to będzie się równało nic innego niż P atmosferyczne dodać ρ g h minus ρ v1 kwadrat przez 2, co oczywiście należałoby policzyć. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj wszystkie dane, ponieważ mamy ciśnienie atmosferyczne, ono zostało podane w zadaniu. Mamy przyspieszenie grawitacyjne i wysokość zadania. Jeżeli chodzi o gęstość,
no to wypływa woda. Gęstość wody możemy sobie przyjąć jako 1000 kg na metr sześcienny. I mamy V1, bo jest sobie tutaj V1 obliczyliśmy. A więc tak naprawdę mamy całe zadanie policzone, co należało zrobić. Mamy zadanie kolejne, zadanie drugie w naszej dzisiejszej przygodzie. Tunel aerodynamiczny z otwartą częścią pomiarową ma wlot o średnicy D małe. Do szerokiej części tunelu o średnicy D duże, 1200 mm, podłączono wodny manometr U. Znaleźć prędkość powietrza V w części pomiarowej tunelu, jeżeli wskazanie manometru wynosi H równa się 200 mm, gęstość powietrza. No i w tym zadaniu również mamy już pewną pomoc, ponieważ mamy nasze płaszczyzny pomiarowe, dla których należy porównać sobie nasze równanie Bernoulliego wyznaczyć. Czyli mamy płaszczyznę 1,1, jest to płaszczyzna, w której mamy pomiar prędkości, no i to jest logiczne. Mamy płaszczyznę 2,2, czyli mamy naszą płaszczyznę pomiarową. Zwróćmy uwagę na to, że tunel jest otwarty, natomiast my na potrzeby zadania potraktujemy ten tunel tak, jakby on był zupełnie zamknięty. Te zadania, które liczymy dzisiaj, nie uwzględniają strat wywołanych tarciem, czy zmianą choćby pędu, dlatego tutaj możemy przyjąć takie uproszczenie, że ten tunel po prostu jest zamknięty na nasze potrzeby. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ciśnienie. Zwróćmy uwagę sobie, że w tej części tunelu będzie panowało ciśnienie P1 i V, nazwijmy je sobie V1. Jeżeli chodzi o wysokość, no to znowu wysokość ekwipotencjalną przyjmujemy sobie w osi tunelu, czyli to sobie zrobimy, że to jest nasz poziom zerowego potencjału, a więc wysokości nie będzie. W płaszczyźnie pomiarowej mamy za to ciśnienie P, no jeżeli to jest przestrzeń otwarta, to to ciśnienie musi się równać PA, bo inaczej następowałby albo wypływ spoza tunel, albo zasysanie gdzieś do tunelu powietrza z zewnątrz i mamy jakieś V2. Jeżeli tak, to możemy zapisać równanie Bernoulliego dla pierwszej części tunelu. To jest nasze P1. To jest nasze dodać V1 kwadrat ρ przez 2, gdzie to oczywiście ρ to jest nasze ρ powietrza. No i wysokość pomijamy, czyli dodać 0 równa się. Z drugiej części mamy ciśnienie atmosferyczne. Dodać ρ powietrza, V2 kwadrat przez 2, dodać 0, bo energia potencjalna jest równa tutaj 0. No i teraz mamy mały problem. Po pierwsze, mamy P, nie znamy P1, może innym kolorkiem sobie to podkreślimy, może na niebiesko, niewiadome P1, V1, V2. Trzy niewiadome, jedno równanie, czyli potrzebujemy dodatkowych równań. Następnym równaniem, które możemy oczywiście sobie zapisać, jest równanie ciągłości cieczy, to, które było też w poprzednim zadaniu i w tym przypadku będzie to miało V1 razy, tu mamy przekrój duże D, czyli pi D kwadrat przez 4 równa się V2 pi D małe kwadrat przez 4. Tak, ponieważ potrzebujemy tutaj stąd wyznaczyć z tego równania tak naprawdę zależność V2, tak, no to możemy sobie tutaj z tego napisać, że od razu V2 to się równa V1 D kwadrat przez D małe kwadrat. Nie? To jest przekształcenie tej zależności. To już mamy dwa równania, a nadal trzy niewiadome. Więc potrzebujemy jeszcze jednego równania. I tym równaniem będzie równanie na P1. Bo teraz zwróćmy sobie uwagę na naszą rurkę. Jeżeli mamy taką rurkę, u rurki już liczyliśmy na tym kanale. Jeżeli nie widzieliście tego albo nie wiecie, jak to policzyć, to odsyłam Was do moich materiałów na choćby tej playliście, na której się pewnie teraz znajdujecie. Ale mamy u rurkę, odcinamy sobie poziom
Tu naciska nam powietrze P1, po ciśnieniu P1. Zwróćcie uwagę, że tu mamy w ten sposób włożony ma rureczkę, więc mierzymy ciśnienie statyczne, czyli to nasze P1. Tu naciska nam sobie PA. I możemy zapisać z tego manometru, że P1 to się równa ρ H2O G H duże dodać ciśnienie atmosferyczne. A więc mamy układ trzech równań z trzema niewiadomymi i tak naprawdę to podstawiamy tu, to podstawiamy, ojejku, stąd powinniśmy V1 wyznaczyć, a nie V2, czyli V1 to się równa D małe kwadrat, tak? Tak, V1 to się równa D małe kwadrat przez D duże kwadrat V2. A to podstawiamy też do tego równania i otrzymujemy ρ H2O G H duże plus ciśnienie atmosferyczne dodać. I pod V1 podstawiamy to, czyli to jest ρ powietrza przez 2 i tu było V1 kwadrat. Czyli musimy teraz to podnieść do kwadratu. Będzie V2 kwadrat, ale będzie D małe do czwartej, no bo do kwadratu i jeszcze do kwadratu to do czwartej i D duże do czwartej potęgi. To się równa P atmosferyczne dodać ρ powietrza prędkość 2 do kwadratu przez 2. Ponieważ oczywiście z tego równania musimy sobie wyznaczyć prędkość w układzie pomiarowym, no to musimy V2 przerzucić na jedną stronę i wyłączyć przed nawias, pozostałe wrzucić na drugą stronę. A więc możemy sobie zapisać, że ρ powietrza V2 przez 2 d do czwartej przez d duże do czwartej minus ρ powietrza V2 przez 2 równa się, zwróćmy sobie uwagę, to się skróci, to się skróci, to idzie w tą stronę, czyli to jest minus ρ H2O przez GH, tak? To przerzuciliśmy na tą stronę, a to przerzuciliśmy na tą stronę. Teraz pomnóżmy razy minus 1, żeby ta wartość była nam dodatnia, ale też wyłączmy stąd przez nawias V2 kwadrat, tak? V2 kwadrat. A więc mamy V2 kwadrat, możemy wyłączyć przednawias. Przednawias możemy wyłączyć też ρ powietrza przez 2 i tu zostanie stąd jedynka z plusem, bo mnożyliśmy razy minus 1, więc tu teraz jest plus. Minus, bo tu był plus, mnożymy razy minus 1, więc będzie minus. D małe do czwartej przez D duże do czwartej równa się ρ H2O G przez H. I jeżeli to sobie ładnie przekształcimy, to uzyskujemy, że V2 to się równa, będzie jakiś tam duży pierwiastek. Dwójka wędruje nam do góry i dzielimy przez ρ P. Czyli to będzie 2 ρ H2O przez ρ powietrza. Czyli mamy to podzielone przez to GH. I to wszystko podzielone przez ten nawias 1 minus D do czwartej przez D duże do czwartej, co należało obliczyć. Teraz pozostaje nam nic innego, jak podstawić po prostu nasze dane. Tak? Zadanie proste, bardzo miłe i przyjemne. Kolejne zadanko, takie zadanko troszkę klasyczne, z dwoma zbiornikami. Dwa zbiorniki wypełnione wodą, połączono przewodem o średnicy D równe 50 mm. Obliczyć wydatek wody przepływający z lewego do prawego zbiornika, jeżeli jest pomiędzy różnica wysokości pomiędzy zwierciadłami cieczy. Zadanie o tyle ciekawe, że jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek dwa zbiorniki, to należy się zastanowić, co się liczy. Jak porównać, gdzie dobrać? Tu oczywiście znowu ten zbiór zadań, akurat z którego korzystam, jest taki, że ma te płaszczyzny policzone. Natomiast podejrzewam, że większość z Was kusiłoby porównanie tego i tego poziomu cieczy. Natomiast jeżeli byśmy sobie to wyznaczyli, różnicę między tym a tym, no to my tak naprawdę nie uzyskamy tutaj wydatku wody, tylko możemy ewentualnie policzyć różnicę energii pomiędzy jedną a drugą cieczą, tak? Natomiast nie pozwoli nam to niczego obliczyć i takie porównanie zasadniczo jest niezasadne. To, co naprawdę tutaj należałoby zrobić, to wyznaczyć
prędkość, którą mamy na wylocie z naszego przewodu. Czyli mamy płaszczyznę 0, 0 i płaszczyznę 1, 1. Oczywiście znowu przyjmujemy sobie, że nasza linia odniesienia potencjału będzie równa 0, tutaj 0, czyli linia ekwipotencjalna zerowego potencjału, zwał jak zwał, i możemy sobie zapisać. Tutaj może pokażę troszkę taką inną metodę, którą kiedyś zobaczyłem na jakichś korepetycjach. Poproszono mnie, żeby robić. Mianowicie tam przyjęto sobie tak, że jeżeli robię równanie Bernoulliego, to robię sobie taką tabelkę. Będzie to pierwsze równanie. Przekrój 0, 0 i przekrój 1. I dla tego przekroju wyznaczam sobie P, wyznaczam sobie V i wyznaczam sobie wysokość. I ciśnienie dla naszego przekroju P, no to się równa PA, ponieważ jest to płaszczyzna swobodna cieczy. Jakie jest ciśnienie dla naszego przekroju? Zwróćcie uwagę na to, że nasz przekrój 1,1 znajduje się w pewnej głębokości pod wodą. I tą głębokość musimy sobie zaznaczyć. Nanieśmy sobie tutaj, że ta głębokość to jest nasze, dajmy na to x, nie wiadomo. Czyli ciśnienie, które panuje tutaj, no to jest ciśnienie atmosferyczne plus ciśnienie hydrostatyczne wynikające z naszej wielkości x, czyli plus rho g x. Tak? Ciśnienie hydrostatyczne. Mamy prędkość. Zwierciadła swobodnego prędkość jest zawsze równa 0, natomiast prędkość wypływu jest równa v. Oczywiście możemy sobie od razu zaznaczyć, że to jest nasza szukana, tak, na tą chwilę. Wydatek wody to jest co prawda nie prędkość, ale wiemy, że wydatek, czyli objętościowe natężenie przepływu, to się równa prędkość razy pole przekroju. Mamy d, więc tak naprawdę poszukujemy prędkości. A więc mamy teraz wysokość h. No i teraz patrzymy. Łatwiej będzie od razu dla 1,1 wysokość h pokrywa nam się z naszą linią zerowego potencjału. Natomiast nasza energia potencjalna na płaszczyźnie 0,0, no to jest nasze h plus x razy rho g. No i jeżeli tak mamy zapisaną naszą tabelkę, to możemy napisać równanie Bernoulliego, że to się równa PA plus, rozbijmy sobie, wymnóżmy to od razu, czyli to będzie H rho G plus X rho G, tak? To jest to wymnożony ten nawias, równa się i piszemy płaszczyznę 1,1 PA plus rho G X plus rho V kwadrat przez 2. Od razu widzimy, to nam się skreśla, to nam się skreśla, a więc mamy prostą zależność, że znamy już ten wzór, że rho v kwadrat przez 2 równa się rho g h, a z tego to się skreśli, czyli v równa się pierwiastek z 2 g h. I teraz dlaczego to zadanie jest istotne? Zwróćcie uwagę na to, że zasadniczo z tego zadania wynika co? Że nie ma znaczenia, jeżeli ja teraz przelewam sobie jakąkolwiek ciecz między dwoma zbiornikami, to nie ma znaczenia gdzie i czy w jaki sposób, przynajmniej zakładając brak tarcia, bo dzisiaj ten brak tarcia zakładamy, umieszczę wąż w naszym choćby kanistrze z benzyną, tak? Czy ja zlewam benzynę, czy wlewam dach. Czy ja umieszczę na dnie zbiornika, czy wyżej, tak? Czy gdzieś tam wyżej, nie wiem, tutaj w zbiorniku, bo ten wąż równie dobrze mógłby iść sobie w taki sposób, tak? Ważne jest to, jeżeli chodzi o prędkość przepływu, jaka jest różnica pomiędzy wysokościami cieczy zwierciadeł swobodnych w dwóch zbiornikach. Czyli to energia, różnica energii pomiędzy tym poziomem a tym poziomem będzie decydowała o prędkości przepływu. Nie natomiast położenie, kształt czy sposób zamontowania węża. Oczywiście jest to pewne przybliżenie rzeczywistości, bo my wiemy, że w rzeczywistych układach następują różnego rodzaju straty i te straty będą rzeczywiście miały wpływ na wynik ten, tak? Natomiast to sobie policzymy innym przypadkiem. Tutaj warto sobie zwrócić też uwagę, że mamy tu jeszcze takie jedno zadanko, albo może zróbmy je. Tutaj na początku spójrzmy sobie na zadanie, zanim przeczytamy. Zwróćmy uwagę przede wszystkim, że mamy taki przelew typu unoszącego się nad
naszym przepływem. Takie urządzenie, czyli taki wąż, który będzie łączył nam dwa różne zbiorniki i nim będzie przelewała się woda, nazywa się lewarem. Jeżeli ten wąż znajdowałby się w ten sposób ułożony, nazwalibyśmy go syfonem. I taki syfon, który znajduje się pod zlewem, jest właśnie typem urządzenia hydraulicznego do przelewania wody, tak? Które jest takiego, że jakby łączy dwa zbiorniki de facto będąc wygiętym w dół, czyli woda się tam gromadzi. W lewarze woda nigdy się nie zgromadzi, jeżeli nie ma tam przepływu, to ta woda sobie swobodnie spłynie. I mamy woda ze zbiornika A przepływa do zbiornika B za pomocą lewara. Różnica poziomu wody w zbiornikach wynosi H. Kolano lewara znajduje się na wysokości H duże, H1 duże. Obliczyć, jaka musi być średnica przewodu, aby wydatek wody wynosił QV. Jakie ciśnienie panuje w kolanie lewara. Bardzo ciekawe zadanie, bardzo dużo nam mówiące te wartości, które nam wyjdą mówiące o tym, co się tam dzieje. No i pierwsza, jeżeli chodzi o przekrój, no to musimy sobie zaznaczyć płaszczyznę zerowego potencjału, zanim może zaczniemy w ogóle sobie to robić. Oczywiście my już wiemy, że tak naprawdę energia, którą my potrzebujemy, wystarczy, że będzie porównywana pomiędzy tym a tym. Natomiast mamy tutaj zaznaczoną płaszczyznę X, a więc sobie powiedzmy, że to nasze V, znaczy odległość X, czyli płaszczyzna ekwipotencjalna, dla której będziemy przyjmowali, że na tej wysokości ciśnienie hydrostatyczne, czy ciśnienie, energia potencjalna, przepraszam, w ten może sposób, równa się 0, będzie na tej wysokości o tu, czyli na wylocie z kolana. Z lewara. Jeżeli chodzi o przepływ, no to tu będzie nasza płaszczyzna 0,0, tak? Pierwsze, a tu 1,1. No i znowu patrzymy, co się dzieje. Jeżeli chodzi o równanie Bernoulliego dla płaszczyzny 0,0, no to widzimy, że ciśnienie powierzchni swobodnej równe jest ciśnieniu atmosferycznemu. Zresztą powierzchnia swobodna dlatego jest bardzo fajna, bo właśnie ciśnienie w niej równe się ciśnieniu atmosferycznemu. Prędkość tej powierzchni swobodnej jest równe 0, natomiast nasza energia potencjalna, to zwróćmy uwagę, że to jest energia wynikająca z tej wysokości. A więc mogę sobie powiedzieć, że ta energia jest równa dodać x plus h, czyli wysokość rho g i mamy całe równanie. Po drugiej stronie natomiast możemy sobie zapisać ciśnienie. Ciśnienie w tym miejscu to się równa ciśnienie atmosferyczne plus ciśnienie wynikające z głębokości zanurzenia, czyli plus x rho g. Tak? Dalej, mamy prędkość. Prędkość mamy oczywiście jakąś nieznaną, czyli rho v kwadrat przez 2 i my tej prędkości nie znamy, musimy ją sobie policzyć. I mamy energię potencjalną. Oczywiście widzimy, że nasz wylot z lewara jest na płaszczyźnie zerowego potencjału, a skoro to jest zerowe, to to się równa 0. No i pierwsze co? To nam się skraca. To musimy teraz wyliczyć, czyli x rho g plus h rho g równa się x rho g plus rho v kwadrat przez 2, czyli teraz to się skróci, a więc z tego otrzymujemy znowu, że V to się równa pierwiastek z 2GH, czyli na czym my stosujemy, tak jak w poprzednim zadaniu, nie nazwaliśmy tego, ale powiedzmy, że syfon, czym my stosujemy lewar, znowu prędkość przepływu jest zawsze zależna tylko od różnicy wysokości poziomów zwierciadeł swobodnych cieczy w zbiornikach, tak? Mówimy tu o zbiornikach. No ale mieliśmy obliczyć, jaka musi być średnica przewodu, aby wydatek wody był taki. No a my wiemy, tak, mamy QV, my wiemy, że QV to się równa pi d kwadrat przez 4 razy V. A z tego możemy sobie powiedzieć, że d to się równa. Na pewno będzie pierwiastek, bo mamy d kwadrat i teraz tak, będzie 4Q, bo 4 idzie do góry, a pod nawias idzie pi V. I mamy wzór na średnicę cieczy. Oczywiście teraz musielibyśmy podstawić dane, ale to nie jest konieczne. No to teraz tak, skoro mamy wzór na średnicę cieczy, zwróćcie uwagę, że jeżeli pomijamy tarcie, to znowu średnica naszego przewodu nie wpływa na to, jak szybko będzie woda przepływała, tak?
Z tym, że pamiętajcie, że założenie cały czas jest takie, że poruszanie się zwierciadeł swobodnych cieczy względem siebie jest bardzo niewielkie w stosunku do tego, jak one się, jakby jak w czasie to się zmienia. Czyli my zakładamy, że ten przepływ jest stosunkowo niewielki i nie ma wpływu na to przesunięcie zwierciadeł swobodnych cieczy względem siebie. Bo jeżeli by miał i to by był przepływ nieustalony, czyli nie stały w czasie, to my musielibyśmy to całkować. Więc jakby nie musielibyśmy zastosować nieco inne równania. Tak w innej postaci te równania. No ale teraz mamy kolejne. Jakie ciśnienie panuje w kolanie lewara? Zwróćcie uwagę, że mamy ten przekrój zaznaczony 2-2. No i teraz tak, możemy sobie zrobić to na dwojaki sposób. Możemy porównać przekrój 1-1 z 2-2 albo 0-0 z 2-2. Ja, ponieważ najbardziej chyba mnie kręci porównywanie przekrojów zawsze z zwierciadłem swobodnym, zrobię sobie 0-0-2-2. Nie ma to tak naprawdę znaczenia, jakbyśmy zrobili. Zresztą możemy sobie napisać równanie dla dwóch, tak? Tu sobie porównamy 0-0 z 2-2, tak? 0 myślnik 0 powinno być, a tu 1-1 z 2-2. No i mamy 0-0 przepisujemy, tak? Nie, bo teraz tak, możemy sobie znowu powiedzieć, tu mamy płaszczyznę ekwipotencjalną, ale po co? Zwróćcie uwagę, że jeżeli ja porównuję 0,0 z 2,2, to mnie interesuje tylko ta wysokość. Czyli ja mogę sobie przyjąć dla nowego równania Bernoulliego nową płaszczyznę ekwipotencjalną. I w takim przypadku ciśnienie w przekroju 0,0 to jest nadal PA. Ale zarówno prędkość, jak i podniesienie na naszą płaszczyznę ekwipotencjalną równa się 0. Prędkość wiemy dlaczego. Na energia potencjalna, skoro tu jest nasza płaszczyzna, to się też równa 0. A jeżeli chodzi o nasz lewar, no to mamy obliczyć w nim ciśnienie. Nazwijmy je sobie P2. I mamy ciśnienie, mamy prędkość i mamy energię potencjalną. A jaka jest energia potencjalna? Energia potencjalna wynika z podniesienia stąd do tego poziomu. A ta różnica, zwróćcie uwagę, tu jest H, tu jest to, czego szukamy, tu jest H1. Czyli ta różnica, to, czego szukamy w tym równaniu, to jest H1 minus H. Czyli to jest H1 minus H rho G. Jeżeli porównalibyśmy zaś 1-1 z 2-2, no to znowu musimy wrócić do naszego wstępnego ułożenia. Oczywiście teraz to należy policzyć, P2 z tego, a to zaraz zrobimy. Jeżeli byśmy natomiast to porównali, to mamy dla 1,1, możemy sobie przepisać tak naprawdę, że to jest PA, dodać X rho G, dodać rho V kwadrat przez 2. Jeżeli chodzi o płaszczyznę 2,2, to mamy ciśnienie P2, dodać rho V kwadrat przez 2, dodać i teraz musimy sobie policzyć energię potencjalną względem tej płaszczyzny. I ona to jest X i H1, czyli to jest X plus H1 rho G. I jeżeli ktoś z Was jest dobry z matematyki, to już widzi, że to są dokładnie te same równania. Bo wyznaczmy sobie z tych równań naszą wartość P2. P2 to się równa P atmosferyczne minus rho V kwadrat przez 2 minus H1 minus H rho G. Natomiast po tej stronie to nam się skróci. Tu nam się skróci i wyjdzie P2 równa się P. A, zróbmy na razie to, przepiszmy, jeszcze zanim to skrócimy, żeby nie za szybko, a tu wymnóżmy, czyli to jest minus x rho g minus h1 rho g. I teraz ktoś z Was może powiedzieć, że no jak to jest to samo, przecież to jest bardziej skomplikowane, to jest mniej skomplikowane. Ja się z tym zgadzam, ale przypomnijmy sobie teraz, że P2 to się równa PA minus V kwadrat to się równa 2 rho g, 2gh. Duże, tak? Wróćmy sobie. Dobrze pamiętam? Dobrze. 2GH, pierwiastek. No to rho tu będzie rho, V kwadrat to jest, skoro tam był pierwiastek, to będzie 2 rho G.
przepraszam, GH, GH przez 2, dwójeczka nam się skróci, minus ρ GH1 minus razy minus plus ρ GH. Czyli to nam się z tym skróci. To jest dokładnie to samo równanie co to, tak? Co do wartości. Ono ma inną troszkę postać, jeżeli sobie przyjmiemy tutaj taką postać, tak? To widzimy, że to równanie ma nieco inną postać. Natomiast jeżeli podstawimy sobie wartości, to wyjdą nam to samo dokładnie, co udowodniliśmy. I spójrzcie, że skoro P2 równa się ciśnieniu atmosferycznemu minus rho g H1, to ciśnienie w lewarze będzie naszym podciśnieniem tak naprawdę. Będzie mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne, tak? Oczywiście my tu cały czas zakładamy w tym, że ciśnienie P2 jest ciśnieniem bezwzględnym. Nie jest jakby miarą podciśnienia czy miarą nadciśnienia, ale jest ciśnieniem bezwzględnym. Jeżeli chcielibyście uwzględnić, że to ciśnienie jest ciśnieniem względnym, to zamiast PA2 musielibyście pisać PA plus P2 i P2 wyszłoby ujemne, tak? To nie ma znaczenia dużego. Jeżeli rozumiecie różnicę pomiędzy nadciśnieniem, podciśnieniem, a ciśnieniami bezwzględnymi, to rozumiecie też, skąd się wzięło to równanie i dlaczego to jest P2 minus rho GH. Mamy ostatnie zadanie. Ostatnie zadanie z pompą strumienicową. Pompa strumienicowa działa w bardzo prosty sposób, mianowicie składa się z takiego specjalnego zwężenia, które powoduje nam pojawienie się w tym miejscu podciśnienia. I dzisiaj właśnie to podciśnienie sobie teraz policzymy. To, o czym nie wspomniałem wcześniej, a co należy podkreślić, to żebyście pamiętali, żeby każdorazowo zamieniać jednostki na jednostki układu SI, bo tak na przykład tutaj mamy mamy podany wydatek wody przepływającej przez strumienicę QV, tak? A nie mamy prędkości, a ta prędkość będzie nam znana, potrzebna. No i teraz, jeżeli mamy wzór na równanie ciągłości cieczy, Q równa się V razy pi d kwadrat przez 4, tak? V równa się więc 4Q przez pi d kwadrat. No to teraz, jeżeli chcemy do tego wzoru podstawić nasze parametry, oczywiście tu powinno być duże d, przepraszam, bo zwróćmy sobie uwagę, że tu jest duże d, a więc natężenie tutaj będzie z dużego d liczone. No to teraz jako duże d powinniśmy podstawić 0,05 metra, a jako Q, skoro QV, czy tam Q, to nie ma znaczenia, tak? Nasze QV równa się 10 decymetrów na sekundę, decymetrów sześciennych na sekundę. Trzeba to zamienić na metry, czyli będzie równa się 0,001 metra sześciennego na sekundę, tak? Pamiętajcie o tym, żeby zawsze przedstawiać jednostkę Hessy. Tu warto zwrócić sobie uwagę na to, że mamy tutaj przepływ wody, natomiast jeżeli chcielibyśmy policzyć podciśnienie powstałe w zbiorniku, no to jest pytanie, co jest tutaj w tej objętości niezaznaczonej. Czy to jest gaz, czy ciecz? Jeżeli to jest gaz, to tą wysokość pomiędzy strumienicą a naszym zbiornikiem możemy sobie pominąć. Jeżeli to by była ciecz, to powinniśmy policzyć sobie ciśnienie w tym miejscu, a następnie dopiero od tego ciśnienia jeszcze odjąć ciśnienie wynikające z tego nacisku, tak, czy tam do tego ciśnienia, przepraszam, dodać ciśnienie wynikające z tego nacisku. Natomiast no tutaj nie ma tej wysokości podanej, więc możemy sobie tą wartość ominąć. I tutaj mamy bardzo prosto, też mamy podpowiedziane 0,011 i możemy sobie dla 0,0 powiedzieć, że tu się równa V0 prędkość, no i ciśnienie P0. Zwróćmy sobie uwagę, więc możemy tu zapisać P0, dodać V0 ρ przez 2, kwadrat oczywiście V0 dodać i cała strumienica znajduje się na jednym poziomie, więc nasza płaszczyzna ekwipotencjalna zerowego potencjału będzie tutaj pokrywała się z osią przewodu, a więc możemy tutaj sobie napisać 0. I to się równa nic innego niż parametry wylotu tutaj w płaszczyźnie 1, 1. Mamy nasze V zaznaczone, V policzyliśmy sobie tutaj, a więc możemy napisać ciśnienie atmosferyczne, tak, ono jest tu pokazane, dodać V0, ρ, oczywiście V0 kwadrat przez 2, a więc P0
równa się P A dodać ρ 2 V V, przepraszam, tu nie V0, tylko oczywiście V, tak? Przepraszam bardzo. V kwadrat minus ρ V0 kwadrat przez 2. No i teraz jest pytanie, ile wynosi V0? V0 liczymy z równania ciągłości cieczy, a więc możemy sobie zapisać, że V0 pi d małe kwadrat przez 4 równa się V pi d duże kwadrat przez 4, a więc V0 to się równa nic innego niż V d kwadrat przez d małe kwadrat, a więc zamiast tego podstawiamy to i możemy sobie zapisać P0 równa się PA plus rho V0 kwadrat przez 2 minus rho przez 2. No i zamiast tego podstawiamy to, czyli musimy V0 do kwadratu, a więc będzie V kwadrat. No i teraz to też do kwadratu, więc D duże do czwartej, D małe do czwartej. Jeżeli to sobie wyłączymy przed nawias, to możemy sobie zapisać, że to jest P atmosferyczne. Mi dodać rho V kwadrat przez 2, 1 minus D do czwartej przez D małe do czwartej. No i teraz my wiemy i spodziewamy się, zresztą mamy napisane, że mamy policzyć podciśnienie. W tej wersji to ciśnienie, które tu policzyliśmy, to jest ciśnienie bezwzględne. Jeżeli chcemy policzyć podciśnienie, to musimy sobie od ciśnienia względnego odjąć ciśnienie atmosferyczne, a jeżeli od tego odejmiemy ciśnienie atmosferyczne, to pozostanie nam tylko V, rho V kwadrat przez 2, 1 minus D duże do czwartej przez D do czwartej. No i teraz tak, skoro to jest podciśnienie, to wartość tego ciśnienia powinna się równać, być mniejsza niż 0, niż 0. No i zwróćmy sobie uwagę na to, że D duże jest większe niż D małe, czyli ta wartość jest większa niż 1, czyli 1 minus coś większego niż 1 daje nam wartość ujemną, czyli możemy sobie zapisać po prostu, że to jest minus rho V kwadrat przez 2 D do czwartej przez D do czwartej minus 1 i teraz tej postaci możemy oczywiście podstawić w bardzo prosty sposób do wzoru wartości, co należało zrobić. A jeżeli uważacie, że materiały, które publikuję, są przydatne, jeżeli chcielibyście, żeby coś w ogóle policzyć jeszcze dodatkowo, to spokojnie dajcie znać, może być w komentarzach, możecie wysyłać mi wiadomości na maila też. Mail gdzieś się tutaj pojawi, choć wolałbym chyba komentarze. Natomiast jeżeli podobało Wam się, przydało Wam się to, a jeżeli w ogóle już dobrze Wam poszła dzięki temu kartkówka albo sprawdzian, zasubskrybujcie, polubcie ten materiał, zostawcie komentarz. Będę niezmiernie wdzięczny. A jeżeli macie ochotę, to możecie mi też postawić wirtualną kawkę. Link do kawki znajdziecie w opisie. Dzięki, do zobaczyska i do następnego. Hej!